Jak wszyscy widzieliśmy, nieszczęśliwy termin na dzisiaj, bo drogę, którą się robi w 25 minut, robimy godzinę 25 minut. Ale przyjdzie pora na tych, co nam przeszkadzają. Moi drodzy, mamy kworum, 22 osoby. Rozpoczynam obrady. Przyjęcie porządku obrad. Macie Państwo porządek obrad. Jakieś uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie ma uwag do porządku obrad, to z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad. Bardzo dziękuję. Przyjęliśmy porządek obrad. A kto jest przeciw, to się wstrzymał, żeby porządek był zachowany i wszystkie głosowania były kompletne. Musiałem zapytać. I przechodzimy do rozpatrzenia. Aha, musicie Państwo wiedzieć, że mamy jak zwykle, jak każdy samorząd i każde zgromadzenie publiczne, jesteśmy na online nagrywani, więc każdy, kto nie chce być widziany na zewnątrz, musi opuścić to zgromadzenie, ale myślę, że to nie pora, żeby nie dawać się oglądać. Musimy się dawać oglądać, a nawet chcemy wtedy, kiedy też podejmujemy słuszne decyzje. Przechodzimy, drodzy Państwo, do pierwszego punktu. Okej, dziękuję. Drodzy Państwo, mój zastępca mi podpowiada i bardzo słusznie zmarł jeden z naszych kolegów, burmistrz Rogoźna, więc chwilą ciszy bym proponował, żebyśmy my jako samorządowcy uczcili jego odejście. Dziękuję bardzo. Jak Państwo widzicie, jeszcze jedna uwaga. Jestem sam jako przewodniczący, mimo że miałem być w tej chwili na bardzo ważnym spotkaniu i nie chcąc doprowadzać do tego, że Państwo przyjechaliście, a tu nie ma nikogo. Po prostu zerwałem wszystkie, cały mój program dzisiejszy zerwałem, przyjechałem. Co nie powinno się zdarzać. Moi drodzy. Panie Przewodniczący, jak to wysyłał zaproszenia? Czy mogę skończyć swoją kwestię? Nie przeszkadzajmy sobie, bo nie jestem w najlepszym nastroju dzisiaj, tak? Nie może tak być, że jest, podejmujemy się decyzji, podejmujemy się zobowiązań. Nie dla siebie, nie dla swojej przyjemności, żeby gromadzić funkcje nasze, tak? Tylko chcemy coś zrobić dla naszego otoczenia. No to realizujmy to we właściwy sposób. Bo jak będziemy robić to inaczej, to może lepiej od razu sobie powiedzieć, nadaje się do grabienia liści albo do koszenia trawy, a nie do zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania majątkiem samorządu. To moja uwaga na dzień dobry. Nie będę nazwisk zmieniał, ale powiem Wam szczerze, zeździłem się, bo jestem zawsze, doprowadziliśmy do tego, że jest to zgromadzenie, jest to największy związek powiatowo-gminny w Polsce. To nie się udało, to była ciężka praca nas wszystkich. I nie możemy tego drobnymi ruchami, bo mam inne ważniejsze plany, bo się muszę gdzieś z kimś spotkać, powiedzieć nie. Po to jest dwóch wiceprzewodniczących, żeby każdy gdzieś tam się we właściwy sposób określał. Pomyślcie o tym, wybory są za 7 kwietnia. To jest niezwykle ważne, taka samodyscyplina, autodyscyplina, żeby jeżeli podejmuje się czegoś, to realizuje we właściwy sposób, na najwyższym poziomie. Przechodzę do następnego punktu. Nie wiem, kto wysyłał zaproszenia, cały czas z tym jest problem. Panie dyrektorze, ja bardzo Pana proszę, ja nie chcę mieć na następnym spotkaniu jeszcze raz takiego pytania. Proszę sformułować, zorganizować we właściwy sposób. Jak trzeba, to trzeba priorytetem wysyłać, żeby to było. Żadna poczta, żaden mail, bo niektórzy mają ograniczenia dostępu do maili, spamy nie wychodzą, bo to przychodzi jako spam.
nie ma zaproszenia. A poza tym ja nie mam potwierdzenia w mailu. Zróbcie tak, żebyście mieli potwierdzenie. Albo służba niech dzwoni, czy przyszło zaproszenie. Będziemy wtedy, nie będzie wtedy tego typu zasadnych pytań, jeżeli nie przyszło zaproszenie. Dziękuję bardzo. Porządek już mamy. Przyjęcie protokołu z poprzedniego 14 października zgromadzenia. Moi drodzy, panie Tomku, bardzo pana proszę. Kto nie ma żadnych uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia? Czy w tej chwili ktoś ma jakieś uwagi? Nie widzę. Kto z państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia? Bardzo dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo państwu dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Specjalnie mówię jednogłośnie, bo to nie zawsze znaczy jednomyślnie. I przechodzimy do uchwał. Jest uchwała, druk numer 104 w sprawie uchylenia uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny z 26 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego i tegoż związku. Pani księgowa, bardzo proszę. Panie starosto, jeżeli pan pozwoli, najpierw ja zacznę. Istotne jest to, że najpierw uchylamy ostatnią uchwałę zmieniającą plan finansowy i później, jak państwo widzicie, kolejna uchwała po przyjęciu kolejnej zmiany w wieloletniej prognozy finansowej dotyczy właśnie zmiany tego planu finansowego. Na to nałożyły się dwie kwestie. Pierwszą kwestią jest to, że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą z 14 lutego 2024 roku nr 5/228/2024 wytknęło nam błąd, stwierdziło, że uchwała została przyjęta z rażącym naruszeniem przepisów, wyznaczyli nam termin do sprostowania tego do 12 marca. Ten błąd, który RIO tutaj wytknęło, polegał na tym, że ich zdaniem niewłaściwie opisaliśmy to, z jakich środków chcemy pokrywać deficyt budżetowy i też ich zdaniem niewłaściwie wpisaliśmy to w samą uchwałę. Tak więc z uwagi też na to, że w tak zwanym międzyczasie opublikowana została zmiana statutu polegająca na dodaniu dwóch nowych uczestników, czyli gminy Lwówek i gminy Rakoniewice, żeby to wszystko było bardziej czytelne, stwierdziliśmy tutaj z panią główną księgową i z zarządem, że korzystniej i, tak jak mówię, bardziej przejrzyście będzie uchylić poprzednią uchwałę i przyjąć nową już razem z tymi, że dwoma nowymi uczestnikami. I tak naprawdę na tym ta zmiana tutaj polega i dlatego też prosimy o przyjęcie tej uchwały, która ma na celu uchylenie poprzedniej zmiany planu finansowego. Dziękuję bardzo, panie mecenasie. Logiczne. Czy ktoś by chciał w tej sprawie zabrać głos? Jeżeli nie, nikt nie chce zabrać głosu, czytam uchwałę, druk numer 104. Tu mamy podstawy prawne, paragraf pierwszy tejże uchwały. Uchyla się uchwałę Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny z 26 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego WTR z 28 listopada 2023 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny za rok 2024. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi związku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie i przechodzimy do następnego druku. Druk numer 105. To jest uchwała w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego WTR. Będę mówił skrótami już w tej chwili, nie całymi nazwami.
z 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatowo-Gminnego WTR na lata 2024-2029. Podstawy prawne i mamy paragraf pierwszy. W związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków dokonuje się odpowiednich zmian wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatowo-Gminnego WTR na lata 2024-2029. Ustęp drugi. Załącznik numer 1 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego WTR z 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej tego związku na lata 2024-2029 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku WTR z dnia uchwałą z 26 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały tegoż związku z dnia 28 listopada, strasznie tu jest skomplikowane, ale muszę to czytać, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatowo-Gminnego WTR na lata 2024-2029 uzupełnia brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. I ustęp trzeci. Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego WTR z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku WTR na lata 2024-2029 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego WTR z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego tegoż związku z 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatowo-Gminnego WTR na lata 2023-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi związku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo dziękuję, bo to mamy wyczyszczone te tematy, które nam zakwestionowano. I przechodzimy do następnej uchwały, druk nr 106. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na rok 2024. Czy ktoś ma jakieś uwagi do tejże uchwały? Nie ma. W związku z tym przeczytam tą uchwałę. Będziemy ją głosować. Pomijam wszystkie podstawy prawne. Paragraf pierwszy. W uchwale Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego WTR w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego WTR numer z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego WTR na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany. Paragraf pierwszy otrzymuje następujące brzmienie. Ustala się dochody Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny w Poznaniu w wysokości 55 088 955 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 22 802 577 zł, dochody majątkowe w kwocie 32 286 378 378 zł. Szczegółowy zakres zmian w planie finansowym Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny na 24 rok w zakresie planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi otrzymuje następujące brzmienie. Ustala się wydatki Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny w Poznaniu w wysokości 56 106 175 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 22 802 577 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 33 303 598 zł. Szczegółowy zakres zmian w planie finansowym Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny na 2023 rok w zakresie planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci otrzymuje następujące brzmienie. Określa się deficyt planu finansowego w wysokości 1 017 220 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki planu finansowego z lat ubiegłych. Paragraf drugi uchwały. Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego WTR z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny na rok 2024 zostaje zmieniony i utrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 3 niniejszej uchwały. Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny na rok 2024 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 3 niniejszej uchwały. Załącznik nr 3 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego WTR z 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego WTR na rok 2024 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny z 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego WTR na rok 2024 dodaje się załącznik nr 5, plan przychodów, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi związku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I przechodzimy do punktu następnego. To jest druk numer 107. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 4 do umowy ze spółką prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu, spółka akcyjna, na realizację usług polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich. Czy do tej uchwały ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Nie widzę, w związku z tym przechodzę do odczytania treści tej uchwały. Podstawy prawne pominę. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu nr 4 do umowy ze spółką prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu, spółka akcyjna, na realizacji usług polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich, w wyniku którego łączne maksymalne wynagrodzenie spółki prawa handlowego pod firmą PKS w Poznaniu, spółka akcyjna, w ramach umowy przez cały okres jej trwania wyniesie 24 754 125 zł brutto. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi związku. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, którą odczytałem? Bardzo dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I przechodzimy do uchwały na druku numer 108. To jest uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Biura Związku Powiatowo-Gminnego WTR. Czy do tej uchwały ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Nie widzę. Przechodzę do odczytania uchwały i do głosowania. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się regulamin organizacyjny Biura Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny w brzmieniu stanowiącym załącznik niniejszej uchwały.
Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi związku. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, którą odczytałem, do której jest załącznik w postaci regulaminu organizacyjnego zmienionego? Kto z Państwa jest za? Bardzo dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Mamy jedną ważną rzecz, czyli regulamin organizacyjny. To też muszę tu podpisać. Nie? Dobrze. Dobrze nam poszło. Pochwały dla przewodniczącego. Dobrze, że chociaż ci, którzy przyszli, są po prostu zdyscyplinowani. Bardzo Wam dziękuję. Wolne głosy, nie? Komunikaty i oświadczenia? Pan dyrektor. Muszę utrzymać takie tempo, jak narzucił przewodniczący. Króciutko. 7 marca dowiedzieliśmy się, że 8 marca upływa termin na zgłoszenie kolejnego wniosku w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Udało się w ciągu praktycznie doby przygotować wniosek na łączną kwotę 518 723 zł, jeżeli chodzi o dofinansowanie. Czy wniosek przejdzie? To dokładnie nie wiadomo, ponieważ zgodnie jak gdyby z sugestią zarządu, myśmy te linie, które zgłaszaliśmy w tym naborze, wycofali z poprzedniego naboru, żeby nie ryzykować, ponieważ one w dużej mierze przechodzą przez obszary, nad którymi nie mamy władztwa, czyli to jest gmina Kazimierz, gmina Pniewy, gmina Kwilcz. Tu nic nie ryzykujemy, jeżeli zostanie przyjęty, będziemy mieli dodatkowo 500 000 złotych do rozdysponowania. Jeżeli wniosek zostanie odrzucony, no to wszystko będzie funkcjonować jak do tej pory. Także tylko tyle tytułem komunikatu. Drugi komunikat. Wszystkie autobusy zostały odebrane, przekazane PKS-owi. Cały projekt został rozliczony. Myślę, że zobaczyli Państwo już te autobusy na swoich trasach, no bo poza Obornikami i powiatem obornickim są właściwie wszędzie. No i ja ze swojej strony chciałem podziękować za przegłosowanie tych wszystkich uchwał, które nam pozwolą tutaj dalej pracować z całym moim zespołem. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Jakieś uwagi, jakiś oddźwięk społeczny przy tych nowych autobusach? Słyszycie, panowie, państwo? Jak coś zrobisz, to jest. To jakby coś było źle, to by był krzyk. No tak, stara praca samorządowa. Interpelacje i zapytania. Pan prezes, jeszcze w poprzednim tam punkcie. Szanowni Państwo, ja w dwóch rolach chciałbym, z racji tego, że to jest ostatnie zgromadzenie nasze w składzie w tej kadencji, chciałbym w imieniu całego zarządu, pracowników biura, ale też swoim własnym podziękować wszystkim Państwu za mijającą kadencję, za mijający czas. Tak jak powiedział Pan Przewodniczący, następnie udała nam się rzecz wielka i dzięki wspólnej pracy osiągnęliśmy sukces, którego chyba nikt się nie spodziewał, a mówiąc szczerze, mało kto nam to chyba życzył. I cieszę się, że ta praca w tej kadencji przebiega tak skutecznie i tak sprawnie. Dzisiaj możemy na pewno znowu powiedzieć, że ten czas członków tego związku i tutaj jako reprezentanci swoich gmin na Walnym, wszyscy przepracowaliśmy ten czas dobrze, czego efektą są właśnie między innymi i te wspomniane autobusy i to, że siatka połączeń się rozwija. I mam nadzieję, że to nie koniec. Na razie jeszcze nie mamy danych spółki zamawiających rok wszystkich sprawdzonych, ale wygląda na to, że wyniki finansowe będą przynajmniej zadowalające. To też pozwala na zmniejszenie skumulowanej straty spółki w kolejnych latach, także to też idzie w dobrym kierunku. Zatem, proszę Państwa, dzieło, które my się podjęliśmy, myślę, realizujemy je z dobrymi skutkami i powinniśmy być z tych skutków dumni. Oczywiście wiadomo, każdego
z Państwa, którzy już podjęli decyzję o niestartowaniu w kolejnych wyborach, bardzo było z Państwem było pracować. Życzę wszystkiego najlepszego dla wszystkiego w nowej drodze życia. Spokojniejszy, miejmy nadzieję. No i dziękuję, że jesteście Państwo w Grodzisku, to już mówię jako gospodarz tego miasta. Nie chcę przedłużać, wiem, że Pan Przewodniczący musi szybko uciekać do kolejnych zajęć, ale jak będziecie Państwo następnym razem, no zapiszemy Grodzisku. To trochę więcej o mieście, opowiem o tym czasie. W nowej kadencji poświęcimy trochę więcej czasu tutaj. Tak. Zapraszam. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Interpelacje, zapytania. Nie widzę. Wolne głosy i wnioski. To ja coś powiem o wolnych głosach i wnioskach może. Bo tak jak pan prezes powiedział, kończymy pewien etap w naszym życiu i w życiu samorządu. Te lata 2018-2023 to było między innymi jedno z najważniejszych wyzwań, które stanęło przed nami, czyli podjęcia decyzji o likwidacji PKS-u przez miasto Poznań i nasza reakcja w powiecie poznańskim przy waszym udziale. Dzisiaj to jest oczywiście już dużo więcej tych udziałowców, ale tak bywa, że ktoś musi zacząć. Zaczynaliśmy sami jako powiat, jako organizator. Dzisiaj jest to związek. 5 lat ciężkiej pracy, wysiłku i finansowego. Zresztą do dzisiaj powiat poznański ponosi w największym mierze. I chcę podziękować wam wszystkim. Podziękować za to, że jesteście tutaj dzisiaj. Chcę życzyć wszystkim, którzy się zapisują do pewnych struktur, żeby pamiętali, że to nie jest tylko gromadzenie funkcji i bytów, tylko to jest ciężka praca i trzeba znaleźć czas na to wszystko, do czego się człowiek zapisał, gdzie chce być. Nie zawsze na to wystarcza czasu. Trzeba to analizować, może czasami trzeba kogoś z najbliższego otoczenia postawić, żeby pilnował tych tematów. Ja powiem szczerze, że Wielkopolski Transport Regionalny i PKS w tamtym czasie nie wiedzieliśmy, że to się tak rozwinie. Dzisiaj to są też przewozy uczniowskie, przewozy, likwidowaliśmy wiele plam białych wykluczenia transportowego, czyli moim zdaniem to jest sukces. Sukces, którego nam nikt po prostu nie zabierze. Do tego zakup tych autobusów, o których mówi pan dyrektor, że już się pokazały na drogach, no nie ulicach, na drogach naszego regionu. Zastanawiam się, tu podzielę się z państwem moją myślą, którą się dzieliłem z moim zastępcą jakiś czas temu, że chciałbym zmienić nazwę tej instytucji, żeby na autobusach nie był PKS, a żeby na przykład był Wielkopolski Transport Regionalny albo jakaś inna nazwa, pomyślcie sobie, ponieważ PKS się źle kojarzy. PKS to jest Państwowa Komunikacja Samochodowa, PKS miał upaść, PKS jest demode, PKS ma brzydkie autobusy. My tworzymy nową jakość. Zastanówmy się, jak zrobić, żeby to, co powstało i powstaje dalej, rozwija się, miało fajną, dobrą nazwę. Tak jak Poznańska Kolej Metropolitalna. No przyjęło się, jest. Nie musi być w tej nazwie poznański, bo to mało Poznania jest w tym PKS-ie. I stamtąd była pierwsza decyzja negatywna, my to zmieniliśmy. Ja bym chciał, żeby była Wielkopolski Transport Regionalny, to jest już ładna nazwa, prawda? Bo ma i Wielkopolska, i region, a transport jest, jakby wiadomo, że coś takiego się dzieje. Prośbę mam, żebyście się Państwo zastanowili, bo to by było dla nas ładne. Pan dyrektor by sobie znalazł sposób, żeby ładnie okleić te autobusy. Byśmy ogłosili, że to zmieniliśmy nazwę,
PKS, spółka akcyjna, zmianę, może to w KRS-ie się szybko to zrobi, zmianę nazwy spółki akcyjnej i tyle. Właściciel się nie zmienia, właściciel jest jeden, a tylko nazwa by się zmieniła. Mnie to leży na żołądku, ale wydaje mi się, że nawet żałuję, że tego nie zrobiliśmy jeszcze w tej kadencji, żeby zostawić po sobie to dzieło, tak, w takiej, a nie innej formie. Ale robiliśmy inne rzeczy, które były ważniejsze, bo to bardzo często jest tak, że jest coś ważniejszego, a to, co idzie w świat, jest takim PR-em, no nie jest przez nas, nie dbamy o to, to jak zwykle w Wielkopolsce i w samorządzie. No i wiem, że niektórzy, nie wszyscy stąd, z tego grona kandydują. Pewno nie wszyscy się dostaną, ale powiem szczerze, że to była przyjemność pracy z Państwem, bo zawsze lubię pracować z ludźmi, którzy mają w sercu chęć pracy, rozwoju, działania i dużo obowiązków wobec siebie i wobec tych, do których którym się zobowiązali. Także ja, jeżeli będę dalej kontynuował, oczywiście to będę. Zobaczymy, jak to wygląda. Wyborcy są tacy, jacy są, czyli zawsze dobrzy i podejmują decyzje właściwe, no ale zobaczymy, czy w każdym miejscu i w każdym momencie. Tyle z mojej strony. Panie Prezesie, bardzo dziękuję za prowadzenie zarządu. Będę do Ciebie mówił, dopóki będziesz szefem tego zarządu, będziesz prezesem w moich oczach, Panie Burmistrzu. No bo zrobiliśmy kawał dobrej roboty, Panu Dyrektorowi też mogę od razu podziękować. Panie Dyrektorze, jedna uwaga. To, co powiedziałem na samym początku. Nie chcę więcej słyszeć od prezydenta Wiśniewskiego, że coś nie doszło i od jakiegokolwiek uczestnika tego zgromadzenia, że coś nie doszło. Ma być zawsze lub musi się mieć dowody na to, że doszło, bo to jest jakby najważniejsze. Panie Przewodniczący, tylko króciutko w obronie moich pracowników. Myślę, że obecność tu Państwa pokazuje, że chyba nie ma problemu z ucieraniem materiałów na czas. Chcę powiedzieć, że my na miesiąc wcześniej informujemy wszystkich o orientacyjnym terminie spotkania. Na tydzień wcześniej przychodzą materiały. Dzień później wszyscy są obdzwonieni i od wszystkich dostajemy potwierdzenie, czy burmistrz, czy dwój starosta będzie, czy nie będzie. I czy materiały doszły, czy nie doszły. I ja powiem szczerze, nawet nie wyobrażam sobie, jak jeszcze, co jeszcze mam zmienić. Ja chciałem jeszcze raz podziękować Państwu nawet za kontakt z tymi ludźmi, którzy ustalają Państwu kalendarz, bo jak widać, nie ma z tym problemu. Więc ja tylko chciałem tutaj stanąć w obronie moich pracowników, którzy naprawdę dbają o to, żeby kompletne materiały do Państwa dotarły. Także dziękuję, tylko tyle. Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze. Zmienimy pewną funkcję, bo ja też mam czasami problem z tym terminem. Nie zawsze do mnie dotrą i potem ktoś mi to ustala, a ja mam inne plany na ten czas. Ze Stolicą Prezydencką też sobie poradzimy w jakiś sposób, żeby Pan Prezydent otrzymywał wprost jednoznaczne informacje, z sugestią, że nie może pan wójt Czajka, no ma jakąś sprawę, rozprawę w sądzie dzisiaj o tej porze, no więc nie można go wyciągać z rozpraw sądowych, bo nie wiadomo, czego dotyczą. I tyle. Prezes, chciałeś coś powiedzieć? Znaczy ja tylko, panie przewodniczący, w uzupełnieniu tego, co powiedział pan dyrektor, nie chciałbym to jakby zdradzać wszystkich tajemnic kuchni przygotowywania dzisiejszego zwalnego, ale proszę mi wierzyć, pierwotne propozycje terminu były 3, a i tak stanęło na 4, która była dostosowywana do kalendarza między innymi pana wiceprezydenta. Także powiem tak, no, jest nas w tej chwili 30 kilku przedstawicieli, naprawdę no, ustalić termin, który będzie pasował wszystkim czasami nie jest łatwo,
ale robimy to z na tyle dużym wyprzedzeniem, a tutaj akurat wiedząc, że no, poszczególni panowie mają obowiązki, również ten dzisiejszy termin poniedziałkowy, nieszczęśliwy chyba dla nas wszystkich, bo poniedziałek wiadomo, że to jest taki dzień, że w swoich urzędach wszyscy mają dosyć dużo zajęć. I jeszcze do tego rolnicy wyjechali. Tak, na drogę, no, no ale to się niestety okazało na tydzień przed, także na to już nie mieliśmy żadnego wpływu. Data już była ustalona dużo wcześniej, nie? Ale była ona, na pewno była ona konsultowana z gabinetem pana wiceprezydenta. Dzięki. I... Jakby wszystko było łatwo, to byśmy nie pamiętali. Bardzo proszę, proszę. Ja bym chciał pani powiedzieć, że spotkanie z panią minister i ja i mój zastępca też mamy. Kończymy to spotkanie obiadem, na który ja zaprosiłem panią minister. Pan wiceprezydent jest zaproszony tylko i wyłącznie, tak? To tak, żeby wszyscy wiedzieli. Szanowni państwo, ponieważ tutaj Piotr już zapowiedział, że to ostatnie spotkanie w tej kadencji, a moje na pewno już spotkanie. Wobec tego chciałem wszystkim bardzo podziękować za współpracę. Może się zobaczymy w innym charakterze i w innych okolicznościach, ale wszystkim życzę powodzenia. Jeśli startujecie, wygrajcie. Jeśli nie startujecie tak jak ja, to cieszcie się wolnością. Wszystkiego najlepszego. Ja chcę państwu powiedzieć, że pan wójt, jedno podziękowanie za to, Jasiu, że tu podjąłeś decyzję, że uczestniczysz w tym dziele, ale pan wójt kandyduje do Rady Powiatu Poznańskiego i pewno tam się dostanie, no bo no, trudno by było, żeby wieloletniego wójta ktoś nie wybrał, ale... ale wybory są nie wiadomo, Janek, prawda? Wiemy o coś o tym. Dzięki. O, i pan wójt Suchy Las po przejściach rolniczych. Czy ty chcesz się być tu? Grzegorz, wszystko jednogłośnie było. Tak. Żadnych problemowych tematów nie było. No co, moi drodzy, powiem tak. Dziękuję. Zamykam posiedzenie Zgromadzenia Wielkopolski Transport Regionalny. Dziękuję, że byliście. Mm-hmm.